Jesteśmy na forum ekonomicznym w Krynicy. Wiele osób może zapytać, co właściwie tutaj robimy. No są takie trzy dni w roku, gdzie w Małopolsce spotykają się najważniejsi przedstawiciele biznesu, świata polityki oraz samorządowcy. Jest to miejsce, w którym można wiele rzeczy załatwić, bo mamy na miejscu cały rząd, wszystkich ministrów, mamy na miejscu wojewodów, marszałków, samorządowców, ale także firmy, które również dzisiaj w formule chociażby partnerstwa publiczno-prywatnego pomagają samorządom rozwiązywać problemy, choćby związane z budową dróg, czy też budową mieszkań. Dlatego też zdecydowałem się przyjechać tutaj jako burmistrz miasta Chrzanowa po to, żeby parę tematów dla Chrzanowa załatwić. Krynica nie jest daleko, to jest raptem 3 godziny drogi z Chrzanowa, ale tutaj mamy już wszystkich, więc lepiej przyjechać tutaj i porozmawiać z jednym, z drugim, z trzecim ministrem na miejscu, niż wyjeżdżać do Warszawy kilkukrotnie. A jest to niezwykle ważne, bo jesteśmy w takich czasach, gdzie kończy się jeden budżet Unii Europejskiej, zaczyna drugi. W takim okresie przejściowym środków unijnych zostało bardzo niewiele, czyli w dużej mierze musimy bazować na tym, co nam może pomóc rząd, chociażby w zakresie Funduszu Dróg Samorządowych, bądź też województwa małopolskie. Udało nam się już w tym roku pozyskać kilka dofinansowań z Urzędu Marszałkowskiego, choćby na budowę boiska w Steli, natomiast wciąż potrzebujemy środków na pomoc w zakresie budowy dróg samorządowych. To jest chyba też takie miejsce, gdzie nie tylko można uzyskać pomoc, czy próbować sobie tą pomoc wychodzić, że tak powiem, ale takie miejsce, gdzie można podpatrzeć pewne pomysły, zobaczyć jakieś innowacje, które być może dla nas akurat będą dobrym wyjściem. Tak, forum to jest chyba kilkaset paneli różnego rodzaju. Ja oczywiście wybrałem te, które są najciekawsze z punktu widzenia naszego miasta, czyli chociażby budownictwo mieszkań czynszowych, panel organizowany przez Polski Fundusz Rozwoju Nieruchomości, partnerstwo publiczno-prywatne, czy inne dotyczące rozwoju e-usług w administracji. Także można rzeczywiście poznać te samorządy, które już zrealizowały jakieś zadania i pokazują takie najlepsze, dobre praktyki, a także spotkać te firmy czy te podmioty publiczne, które pomagają samorządom w realizacji tych rzeczy. Czyli jesteśmy tutaj po to, żeby po pierwsze czegoś nowego się nauczyć od innych, uczyć się na doświadczeniu innych, również na ich błędach oraz prowadzić ten networking, który w dzisiejszych czasach jest niezwykle ważny, bo sieć kontaktów, sieć współpracy pomiędzy i samorządami, i rządem, i przedsiębiorcami jest niezwykle istotna, żeby móc skutecznie prowadzić politykę rozwoju naszej gminy. Będąc na takim forum, ja mam wrażenie, uczestnicząc w niektórych panelach, że odnosi się wrażenie, że samorządy w całej Polsce bez względu na położenie borykają się z podobnymi problemami, przynajmniej w pewnych kwestiach. Przykładem tego jest choćby budownictwo czynszowe tak zwane, bo mieszkań brakuje wszędzie, zwłaszcza w tych małych miejscowościach. To prawda, no wszyscy mamy podobne problemy. Związane to jest z tym, że ustawowo określone są zadania samorządu, one są identyczne na terenie całego kraju. Poza tym dochody samorządów są również podobne. No, większość samorządów jednak nie jest tak komfortowej sytuacji jak te gminy, na których terenie są olbrzymie elektrownie, rafinerie czy kopalnie. Muszą sobie radzić bez tego. Najważniejsze jest rzeczywiście, co podkreślają tutaj wszyscy, ściąganie nowych mieszkańców do miasta, czyli PIT-u i tej subwencji oświatowej, która idzie za każdym mieszkańcem. Ale też to, że mamy z innymi samorządami wspólne problemy i te same wyzwania, dzięki temu, że jesteśmy tutaj razem wszyscy, w jednym miejscu możemy tymi doświadczeniami się wymieniać, bo ktoś już znalazł jakieś rozwiązanie jakiegoś problemu, więc po co wyważać otwarte drzwi? Można już nie tracić energii na poszukiwania, tylko skopiować rozwiązanie przyjęte w jakiejś gminie. Z drugiej strony, my również możemy nauczyć czegoś inne samorządy, bo też już przeszliśmy jakąś ścieżkę, znaleźliśmy jakieś rozwiązanie i też się dzielimy tym doświadczeniem z innymi. Są tu fachowcy, są ministrowie, ale są też firmy, które proponują innowacyjne rozwiązania. Być może one są wyjściem dla takich miast jak Chrzanów, który szuka choćby pomysłu, nie wiem, na basen, na kontach, czy właśnie budownictwo mieszkania. Tak, też z uwagą obserwuję wszystkie nowości, zarówno w procesie technologicznym, w zakresie budowy obiektów infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, choćby tych basenów letnich, o których mówimy. Są już jaskółki, że choćby to dzisiejsze tutaj spotkanie w Krynicy przyniesie wymierne efekty dla mieszkańców Chrzanów. No ja bardzo liczę na spotkanie z wojewodą dotyczące Funduszu Dróg Samorządowych. Mam nadzieję, że będą to dobre informacje dla mieszkańców.